Panie pośle, to jest woda. Pan się napije, ja się napiję, będzie spokojniej. Wody, podkreślam. Panie pośle, nie, ja panu nie zarzucam kłamstwa. Ja się tu po prostu dopytuję, jak to możliwe, że w tak ważnej sprawie pan się pomylił. Dobrze, pan to wytłumaczył, to teraz porozmawiajmy o tym, jak ważna jest ta ustawa, nad którą będziecie teraz głosować. Chodzi o ustawę antykorupcyjną, prawda? To jest wasz pomysł, ona jest po pierwszym czytaniu i teraz PiS ma ją uchwalić, to jest pański warunek. Dobrze to rozumiem? Tak. No dobrze, to wie pan, ja tę ustawę przeczytałem. I ta ustawa... To niech pan lepszą napisze, no i tyle. Niech pan idzie, niech pan wprowadzi lepszą, niech pan skończy z korupcją, niech pan wprowadzi JOW-y, niech pan bez pieniędzy spróbuje ten system rozwalić. Panie pośle, pan myśli, że ta ustawa zlikwiduje korupcję w Polsce? Nie, proszę pana, ale ograniczy ją w dużej mierze. No dobrze, ale to powiedzmy ludziom, na czym polega ta ustawa. A na tym polega, że na przykład nie będzie możliwości pana Kołakowskiego obsadzenia, kupienia pana Kołakowskiego i za spółkę Skarbu Państwa i zasilenie obozu rządzącego, bo będzie wykluczona możliwość sprawowania funkcji burmistrza, wójta, prezydenta miasta, posła, senatora, zasiadanie w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. Takie rzeczy miał Tusk zrobić, proszę pana, i Platforma. Mieli zrobić antysitwy. Ja to próbuję robić bez pieniędzy, przy hejcie, przy pańskich sugestiach, że ja kłamię i przy występach TVN-owców, którzy twierdzą, że coś wziąłem, ukradłem pieniądze. Sorry, ale porównywanie mnie do, pan powiedział, do TVN-owców, czyli do dziennikarzy TVN-u, jest nie na miejscu. Dobra, już, okej. Okay. Dobra, następne pytanie, panie redaktorze. Dobrze, to ja tę ustawę czytałem. Porozmawiamy trochę o tej ustawie. Że jest do niczego. Jak pan da jakiś projekt, to ja z przyjemnością do obywateli. Czy ja mogę zadać pytanie, panie pośle, zamiast... dobry projekt a pan się obraża. No, ja się nie obrażam. No dobrze, tam na przykład jest zakaz pracy w spółkach, instytucjach samorządowych i państwowych, wtedy, gdy mamy do czynienia z dżentelmenem lub damą, rzecz jasna, skazanym prawomocnym wyrokiem za korupcję. Ile pan za takich przypadków? Proszę pana, do tej pory sądy jest około 3000 osób skazywanych za korupcję co roku. Ale nie zasiadają w spółkach Ale proszę. Nic nam o tym nie wiadomo. Ma pan jakiś wykład w tej chwili? Pan chce, no to niech pan powie najpierw o tym, czy pan oczekuje odpowiedzi, że pan chce wykłady robić w tej chwili. To panu tłumaczę. Są osoby skazane za korupcję. Są osoby skazane za korupcję. Najczęściej dostają wyroki w zawiasach. Dalej mogą pracować. To jest po prostu fikcja, więc próbuję chociaż to w jakikolwiek sposób ograniczyć. Powtarzam raz jeszcze. Ma pan pieniądze, siłę, partię, jest pan w stanie to zrobić, jedno wielkie cięcie, zakaz na przykład pracy rodziny w spółkach i tak dalej. Jak ja bym wprowadził zakaz pracy rodziny w spółkach, to bym powiedział, że to jest sprzeczne z konstytucją i pan by pierwszy krzyczał. O to chodzi. Ale jest. No to ma pan lepsze pomysły, niech pan idzie do Sejmu. No dobrze, ale pamięta pan, była taka ale wygodniej jest tutaj, tak samo jak mnie wygodniej byłoby siedzieć na scenie, proszę pana, zarabiać kolosalne pieniądze porównywalne do pańskich i kontestować ustawy Mazurka. Panie pośle, pamięta pan taką sytuację brat Leszka Millera, kiedy ten Leszek Miller... Nie znam brata Leszka Millera. Kiedy Leszek Miller był premierem, pojawił się jego brat, który tam obiecywał różnym ludziom złote góry. No, Leszek Miller słusznie zauważył, że on z tym bratem nie utrzymuje żadnych kontaktów. To jest jego przyrodni brat, z którym ich drogi rozeszły... Znaczy, oni nigdy nie wychowywali się razem. No dobrze, no i co? Nie znają się. No dobrze, jakim cudem na przykład Leszek Miller ma odpowiadać za brata, albo brat ma odpowiadać za Leszka Millera. Znaczy, ten zakaz na przykład, znaczy, jeśli mój szwagier nie może, bo ja jestem posłem, zasiadać w spółce Skarbu Państwa, to domniemywamy, rozumiem, domniemuje pan, że domniemywa, przepraszam, że ja mam wpływ na szwagra. Pan na przykład sam wybierał pracę wszystkim swoim szwagrom, jeśli pan ma szwagru, rzecz jasna. Panie redaktorze, ma pan fajny projekt ustawy antykorupcyjnej. Ja pana pytam, bo to pan ten projekt składa, nie ja. Przecież panu tłumaczę, jakie są konsekwencje. Partia musi się rozliczać, musi prowadzić rejestr umów. Nie można zatrudniać, nie można pracować w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych, pełniąc jednocześnie rolę burmistrza, funkcję burmistrza, prezydenta miasta, wójta, posła, senatora. Już ma pan ograniczenie choćby tego typu, małymi kroczkami. Tak. Ma pan ograniczenie, nie ma pan możliwości w takiej sytuacji, by kupić posła spółką Skarbu Państwa. Dla pana to jest mało. To idź pan i zmień pan całkiem ten ustrój tak, żeby było fajnie, prawo i sprawiedliwie. Na Boga. Cokolwiek się tutaj nie robi, to jest źle. Ja bym to zrobił inaczej. Idź i zrób. Panie pośle, ja nie jestem politykiem. Naprawdę, i nie oczekuję w związku z tym, żeby ludzie na mnie głosowali. Ale gdzie ja oszukuję, proszę pana? Nie, czy nie oczekuję? Oszukuję. No, czy oczekuję? No widzi ja nie pan, oczekuję. Z tym słuchem mam problem. No. Dobra, to zostawmy to. Chcę pana jeszcze spytać, jakie jeszcze ustawy chce pan sędziowie z PiS-em przeprowadzić? Pokoju. Tak, no właśnie o to chcę spytać, dlatego że jak dobrze... Też o ile to... nie? Lepsze to by było w tym momencie Ziobro pokoju. No.
No ale panie, co? No co, panie, złego, co złego jest w tej ustawie? Ale ja nie powiedziałem, że to jest zła ustawa. Chcę pana spytać tylko, jak idzie procedowanie, bo o ile dobrze pamiętam, to jest ustawa, nad którą pracuje zespół powołany przez pana prezydenta. No pod kierownictwem pana profesora Kruszyńskiego, który jest współautorem Białej Księgi przygotowywanej właśnie w jeszcze poprzedniej kadencji. Idzie praca? To jest tylko to pytanie. Na jesień powinna być uchwalona ustawa. I celowo była wypuszczona też, że tak powiem, czyli poprosiłem pana prezydenta, by sprawował nad tym pieczę, by mieć jednocześnie gwarancję podpisania tej ustawy przez pana prezydenta. To będą sędziowie, którzy będą powoływani do rozstrzygania sporów takiej mniejszej wagi, zagrożonych do rokiem pozbawienia wolności i gdzie wartość mienia chyba jest około 10 tysięcy złotych. No to są akurat szczegóły nieistotne. Tam jest bardzo istotna sprawa. Istotna sprawa jest taka, że około 70% spraw na wokandzie, a jest ich ponad 3 miliony obecnie, to są sprawy mniejszej wagi, więc odciążają sądy. I bardzo istotna sprawa, sędzia po 6-letniej kadencji, po zakończeniu swojej kadencji, nie musi, dostaje z automatu aplikację. W związku z tym, to jest prawdziwa reforma sądów, która polega na tym, że nie tworzą się sitwy, bo do tej pory aplikacje i tego typu, że o takich rzeczach decydowały środowiska sędziowskie, a to jest sędzia wybierany przez obywateli, byłby jednocześnie po zakończeniu kadencji dostał z automatu aplikację. Ale ja rozumiem, że to jest zła ustawa, że Mazurek by wszedł i zrobił super ustawę i Mazurek by zrobił sądy Mazurka. Ale ja chciałem pana pochwalić. To proszę bardzo. Ale mogę? Dobrze, pan teraz pije, to będę miał chwilę. To brzmi bardzo rozsądnie. Oczywiście jak zawsze diabeł. No a nie, antykorupcja brzmi nierozsądnie, bo to po co? Bo to przecież nie będę odpowiadał za szwagra, nie? Wie pan, problem polega na tym, że ja tamtę ustawę przeczytałem. I ona zawiera, znaczy moim zdaniem ona w dużym stopniu, ta ustawa antykorupcyjna, ale nie wiem po co chce pan do tego wracać, będzie w dużym stopniu przepisem pustym. Bo nie ma takich przypadków. Poza tym posłem Kołakowskim, o którym mam. No jak nie ma przypadków? Pan chyba żartuje. Nie ma przypadków takich, żeby burmistrz, czy prezydent miasta, czy burmistrz, czy byli w spółkach komunalnych. Pan chyba żartuje. Nie, urzędnicy. Oni wystawiają urzędników. No, proszę pana, no ale proszę. Ale niech pan zobaczy, jak to jest w Warszawie. A ja nie wiem, jak jest w Warszawie, ja wiem, jak jest tam na Opolszczyźnie. No, i burmistrz jest... Proszę pana, nie wchodźmy w szczegóły. Po prostu mówię panu, że są takie przypadki. Niech pan powie. Ja się mam konfliktować z burmistrzami na Opolszczyźnie w tej chwili. No. Dobrze, ale chciałem pana pochwalić za tych sędziów pokoju. Jeżeli panu się to uda przeforsować... Ale wie pan, ale jak można atakować ustawę, która w jakikolwiek, ale mówię wcześniej o antykorupcyjnej, która w jakikolwiek sposób nad minimalny ogranicza tą wszechwładzę partyjną, a pan mówi, ona jest zła. No to stwórz pan lepszą, no i tyle. I proszę bardzo, ma pan numer telefonu, proszę zadzwonić, Paweł, panie Pawle, czy Paweł, czy to i tamto. Mam takie i takie poprawki, bo czytałem tą ustawę, ona jest pusta. A pan mi na antenie w tej chwili, bo pan chce słuchalność zwiększyć, to pan mi zarzut robi. Trzeba było wcześniej zadzwonić i powiedzieć, a nie w tej chwili, że pan się nie podoba. Ale to znaczy, po pierwsze, mam wrażenie, że ja korzystam tylko z obywatelskiego i dziennikarskiego prawa do wyrażenia opinii. No ale oczywiście, ale jako obywatel ale powinien pan wyrazić swoją opinię, ja pana... również dzwonić i powiedzieć, Paweł, to jest do niczego ustawa, panie bo pośle, ona jest pusta. Czy ja pana atakuję personalnie? Nie. No więc trudno to nazwać hejtem. Ja tę ustawę przeczytałem i... Jasne, ale pastwieniem się tak. Panie pośle, uznaję, na razie jest 1-1. Uważam, że pan jedną ustawę ma bardzo dobrą, a drugą marną. No. Okej? Okay? Dobra. No to, sorry, no ale to nie jest jakaś fala hejtów. Dobrze. Mówi pan o ustawie antysitwowej. Co to ma być? Bo tej ustawy nie wiem, o co chodzi po prostu. Chodzi o to, że istniałby obowiązek publikacji, dwóch jak gdyby publikacji. Urzędnicy państwowi i radni wybrani czy samorządy mieliby obowiązek wykonania dwóch rzeczy. Po pierwsze zgłoszenia wszystkich osób spowinowaconych i spokrewnionych do trzeciego, że tak powiem, do trzeciego stopnia. Złożenie pełnych danych do CBA a publicznie opublikować liczbę zatrudnionych bliskich, spowinowaconych i rodziny, publicznie opublikować na przykład w BIP-ie, czyli na przykład załóżmy, nie wiem, Robert Mazurek, poseł tam KO, zielonych, poseł z zielonych, liczba zatrudnionych w spółkach komunalnych i spółkach Skarbu Państwa 64 na przykład. No to Boże, ja nie mam aż tak licznej rodziny. Ale, ale nie, żeby ludzie mieli, wie pan, jeżeli na przykład w tej chwili ta koalicja zarzuca PiS-owi, skądinąd słusznie zatrudnianie bliskich w spółkach Skarbu Państwa, to niech pokażą jednocześnie ilu
swoich rodzin, ile ich rodzin zasiada w spółkach. Powiem panu, że chyba na palcach jednej ręki można policzyć posłów ze wszystkich opcji politycznych, którzy nie mają zatrudnionych rodzin w spółkach komunalnych czy gdzieś w jakichś spółkach Skarbu Państwa. Panie pośle, ordynacja wyborcza. Pan pracuje nad zmianą ordynacji wyborczej, a raczej pan chce zacząć pracę i... Nie, jest cały gotowy projekt jednomandatowych okręgów wyborczych, podzielone okręgi ulica po ulicy. Wszystko jest tylko, że żadna partia się nie chce na to zgodzić. No, się od PiSu, to bo... spytać. No to chodzi, bo nie będą. A wie pan, dlaczego nie chcą się zgodzić? Bo rozmawiałem z tymi posłami. Oni mówią tak, jak będą jednomandatowe okręgi wyborcze, jak nie będzie nas wystawiał wóz partii, to my się nie dostaniemy do Sejmu. No i to jest argument. No tak. Więc wysyłam listy do wszystkich klubów do wszystkich klubów partyjnych w Sejmie. Z ale prośbą pan, że to jest o uczestnictwo. No masz, no będzie znowu ten, nie da mi pan skończyć i ten, no ale co. Proszę, wiesz, proszę, no. Ma pan teraz półtorej minuty, no minutę, no już nie szarżujmy. Wysłałem pisma do pana Budki, do CSLD, do wszystkich tych opcji politycznych z prośbą o wskazanie ludzi do zespołu pracującego nad formułą zmiany ordynacji wyborczej. Budka mi odpisał, jako jedyny zresztą do tej pory, pan Budka, odpisał, że oni to przyjdą, jak już będzie ustawa uchwalona. I teraz problem polega na tym, że jak ja sam złożę projekt ustawy, to powiedzą z kolei, że oni nie mieli wpływu na projekt ustawy i że Kukiz narysował okręgi pod siebie. Więc jeszcze raz apeluję, panie Budka, proszę wysłać ludzi, tak samo do pana Czarzastego i tak dalej i do wszystkich, do Konfederacji. Proszę wysłać przedstawicieli do zespołu, bo inaczej rzeczywiście sami napiszemy tę ustawę. My Kukiz. Nie, jest no PiS-em. No ale jak pan mówił, PiS też nie chce. Ale PiS, nie. PiS akurat ma podpisaną umowę i obowiązek partycypacji w takim zespole. Dobrze, ale ta ustawa do czego miałaby doprowadzić? Do tego, do że zmiany ilu formy, do zmiany ordynacji wyborczej, nie, do zmiany sposobu wybierania posłów. Miałoby doprowadzić do tego, by każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał indywidualne, bierne prawo wyborcze do Sejmu. Bo obecnie, jak pan chce startować do Sejmu, to musi pan albo stworzyć jakieś swoje stado, żeby w 21 okręgach w połowie zarejestrować kandydatów, albo do jakiejś partii się podłączyć, gdzie wódz może wyrazić łaskę i pana wpisze na odpowiednie miejsce. W Wielkiej Brytanii każdy obywatel może startować do Sejmu. To samo w Kanadzie, to samo w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Nowej Zelandii, we wszystkich cywilizowanych, demokratycznych państwach. No dobrze, w Polsce nie. Dobrze. W Polsce jak na Białorusi. No. Dobrze, tylko pytanie brzmi, czy wszyscy posłowie mieliby być wybierani w okręgach jednomandatowych? Nie, znaczy to jest kwestia uzgodnienia. Ja jestem zwolennikiem takiej sytuacji, by trzy czwarte było wybierane w JOW-a. Zna pan konstytucję? Tak. Mniej więcej, tak jak pan. Ja akurat, proszę pana, znam ją chyba ja nie pan, najgorzej. Ja pan się wiem, jak tu wchodziłem, to pan cytował. To. Nie, proszę pana, po prostu no dobrze, ale jako wracając mała do... dziewczynka, jako dziennikarz opisywałem pracę nad tą konstytucją. No to super, no to pan zna lepiej. Dobrze, a czy pan wie, co konstytucja mówi o wyborach? Że jakie mają być? No przymiotnie proporcjonalne, tajne i tak dalej. Dobrze, tak. Ale proporcjonalne. Natomiast, tak, proszę pana, no więc jest zasada proporcjonalności zachowana, ponieważ połowy, załóżmy 50-50, połowa jest w proporcjonalnych. Okay. Są różne opinie konstytucjonalistów. Są, wie pan, Platforma miała kiedyś pogląd taki, że nie wymaga to zmiany konstytucji, natomiast dzisiaj ma pogląd, że to wymaga zmiany konstytucji. No, wszystko, no tutaj chodzi o to, że po prostu im pasuje ten system. W tej chwili to jest po prostu ten ustrój polega na tym, że dwie duże siły biją się o spółki Skarbu Państwa. Oto kto będzie mógł obsadzać rodziny i czerpać korzyści z narodu. I dopóki naród tego nie zrozumie, to będzie cały czas przez te partie w taki sposób wykorzystywany. A teraz jest jedyna szansa na to, że tych trzech posłów decyduje, w którą stronę pójdzie Polska. Ale jak naród nie chce, no to przecież ja nie będę się z narodem tłukł. I tyle. No. To i tu absurd. Postawmy kropkę. Chcę pana spytać, czy pan dużo stracił przyjaciół w ciągu ostatniego miesiąca. Ja mam niewielu przyjaciół, proszę pana. I ich pan nie stracił. Proszę pana, ja nigdy nie miałem numeru do pana Sewicza na przykład w życiu, w telefonie. Ale on się nie mam wstydzi, po prostu numerów telefonu do ludzi, się, którzy karierę zaczynają, wie pan, na Festiwalu Piosenki Radzieckiej. No, do Borysewicza już pan pewnie telefon miał. No to niech pan zobaczy, czy mam czas sprawdzi w książce. Kod 1111, jak pan sobie wpisze. Nie mam. Czyli nie, jakby ktoś zajmował Pawłowi Kukizowi telefon, to proszę państwa 111 i można sobie. Proszę państwa, jakby ktoś na Kiribati zadzwonić. Spokojnie, tak. Ale no, numer do pana Sewicza tam nie znajdziecie, niestety. Ani do Borysewicza. Ani do Borysewicza. No to do mnie znajdą.
Tak. O kurczę, niech pan to chowa i niech pan lepiej zmieni ten kod. Ale to jest pod hasłem, proszę państwa, nie odbierać. To jest taki zapis, jak zobaczycie, to jest do Mazurka. Nie chcę mieć już z nim nic do czynienia, to Borysewicz. Pana Sewicz to już pan wie. No. Nawet Skiba postanowił się na pański temat wypowiedzieć. Artysta Skiba powiedział, że to najstarszy zawód świata. A Kuba Wojewódzki... Który uprawia, tak? Nie. Ale ja myślałem, że on nawiązuje do Kazika piosenki. Ale... Pojawił się nowy najstarszy zawód świata, Paweł Kukiz. To słowa Krzysztofa Skiby, ale za to Kuba Wojewódzki również postanowił zostać etykiem i powiedział, że to jest jakiś rodzaj moralnego bankructwa. Czuje się pan, wie pan, dla mnie moralnym bankructwem jest nakręcanie oglądalności swojego programu kosztem człowieka, którego się hejtowało. Bo teraz wiele osób mnie pytało, kiedy będę u Wojewódzkiego. Ja mówię, ale ja nie mam pojęcia, o jakiego Wojewódzkiego. No bo wszędzie pisze, że jakby sugeruje, że będziesz w jego programie. Więc to jest dopiero sprawa perfidna, wie pan. Ale nie chcę o tym mówić, wie pan. Nie, oni to są dwa różne światy. Oni żyją dla pieniędzy, ja żyję dla idei. I to jest cała różnica. Żyje pan dla idei. Ale bardzo wiele to pana kosztuje, bo się strasznie pan emocjonuje. Proszę pana, jak pan twierdzi, jak pan wmawia ludziom kłamstwo, że ja kłamię, mówiąc, że się pomyliłem. Nie, przecież tłumaczę panu, pomyliłem się. Nie zagłosowałem tak, jak chciałem. Tak, jak chciałem zagłosować. Po prostu, rozumie pan, z różnych przyczyn. Rozumiem. Nie będę tego tłumaczył w szczegółach. Mógł upaść ten rząd, a w związku z tym mogły upaść moje postulaty i całe 6 lat, 8 lat właściwie, bo to będzie praktycznie, mam nadzieję, że ta kadencja przetrwa 8 lat. Poszłoby 8 lat zmarnowanego życia. Więc ja przez jedną durną reasumpcję mam sobie 8 lat życia też marnować i nadziei na to, żeby obywatele mieli normalne, jak krok zrobili w kierunku normalnego państwa, który będzie wykluczał w przyszłości tego typu zachowania, jak te reasumpcje. No przecież to byłby absurd. Więc zrobiłem to, co zrobiłem. Wiem, że to wyglądało, jak wyglądało, jeżeli to i za cały ten klimat mogę państwa przeprosić. Natomiast to jest wszystko, są cele wyższe. Celem jest wprowadzenie, zmiana tego ustroju i nadanie państwu w przyszłości charakteru obywatelskiego. Ale jak wchodzisz do szamba, żeby je osuszyć, to proszę państwa, proszę się nie spodziewać, że ja będę pachniał. I tyle. To jest cała filozofia. A dopóki tego nie zrozumiecie, to wszyscy wokół tego szamba będziecie biegać w kółko. Ja tylko chciałem powiedzieć, że moi współpracownicy przyjmowali zakłady, czy pan wyjdzie w czasie tego programu. No nie, znaczy, bardzo, ja nie, bo jestem przywiązany do krzesła. Nie wiem, który tam mówił, że wyjdzie, ale w takim razie wyskakiwać z kasy. No nie to, że wyjdę, czy nie wyjdę. Ale powiem tylko jedno. Za co panu nie wolno, nie dziękuję. Ma pan prawa, wie pan, bo i poważnie, jako Polak, jako obywatel, nie ma pan, jeżeli nawet ta ustawa jest zła, dlaczego pan do mnie wcześniej nie zadzwonił i nie powiedział, ale to i to powinno boską, być. Bo ja nie piszę nie, ustaw. Ale pan jest obywatelem tego państwa, rozumie pan? Dobrze, to ja panu... I trzeba było powiedzieć, dobrze, co jest nie tak. Natomiast proszę mi wierzyć, to jest zawsze jakiś mały, bo mały, ale jest jakiś tam krok w kierunku ograniczania tej bandytki politycznej, złodziejstwa i tego typu spraw. Potraficie to zrobić lepiej, idźcie i zróbcie. A na tym pan chciał, to pan nie może, bo tutaj referendum... Bo ja nie jestem posłem. Nie, proszę pana, bo się pan pogodzi z tym wszystkim. Nie, a ja, myśli pan, że ja chcę? No nie wiem. Myśli pan, że ja chcę, że to jest dla mnie frajda? Ktoś pana zmusił to jest dla mnie katorga, niech mi pan wierzy. Ale ja wierzę, że to jest katorga. No. Ja się dziwię, że pan w to wszedł, ale to jest idę już pański moja, nie tak sprzątasz jak trzeba. To weź miotło i posprzątaj, frajerze. Dziękuję i chodź, kończmy to już naprawdę. Już kończymy, no ale i tak musimy kończyć. Dziękuję, dziękuję państwu serdecznie. Do widzenia. No, dzięki.